Giełda. Na londyńskiej giełdzie trochę się gubię. Nie jestem pewien, czy to instytucja narodowa, czy coś w rodzaju Monte Carlo dla bogatych kombinatorów. Myślę, że najlepiej określić ją jako wyśnioną krainę zysków kapitałowych. Tu również świetnie widać wpływ, jaki pieniądze wywierają na psychikę. Przepraszam. Noro, cóż za niespodzianka. Co robisz w tej enklawie bogaczy? Przyglądam się. Mieszkasz w Londynie? Nie, w Herley, koło Maidenhead. Pracuję dla Mervyna Chase'a. Tego przemysłowca? Tak. Chciałbym go poznać. On zna ciebie. Każdy zna Simona Templera. Święty. W roli głównej Roger Moore. Niewidzialny milioner. Te kroki nie powstrzymają tendencji inflacyjnych. Przeciwnie. Poważnie naruszą wiarę przedsiębiorców w przyszłość. W mojej opinii... Rezydencja pana Chase? Lordzie Kennington? Wyjechałem do Londynu. Pan Chase pojechał do miasta. Tak, przekażę. Do widzenia. Na czym skończyłem? W mojej opinii... Otworzę. Tak jest. Witaj, Rosemary. Jim. Wejdź. Jak się masz? Dobrze. Co słychać u twojej pasierbicy? W porządku, ma wakacje. Nie spodziewaliśmy się ciebie. A kiedy się spodziewacie? Masz nowe auto. Miło być bogatym. Lubię to. Niezręczna sytuacja, jak zawsze. Jest mój brat? Jeśli jest dla ciebie taki ważny, czemu swoim gadaniem irytujesz mnie i rozwścieczasz Marvina? Aleś drażliwa. Jak się przejmujesz Marvinem? Gdzie jest? W gabinecie? Wyjeżdża do Londynu i nie można mu przeszkadzać. Możesz porozmawiać z Tamblinem. To nie jego problem. To sprawa osobista. I Marvin mnie przyjmie, czy chce, czy nie. Kto to? Jim, co ty? Nie wiem, mówiłam, by porozmawiał z tobą, ale nie chciał. Pewnie nic ważnego. Niczego się nie domyśla? Nie ma mowy. Może się dowiedzieć. Spokojnie, kochanie. Bardzo cię kocham. Wiem. Nie chcę, żeby Jim przyjeżdżał. Czegóż on chce? Błagam. Jestem twoim bratem. Skoro o tym wspomniałeś, oto kilka faktów. Gdy miałeś 7 lat, podkradałeś mi drobne.
Cudze pieniądze kleją ci się do rąk. Siedziałeś nawet w więzieniu, ale i to cię nie wyleczyło. Ależ tak. Jesteś oszustem. Na dodatek słaby. Maja nie cierpię słabości. A ja nie cierpię bezwzględnej siły. Ale uczciwej. Miałem tę pracę przez 10 lat. Potrzebuję jej. Za 5 tygodni, gdy przejmę Brooke Dewhurst, wylatujesz. Nienawidzisz mnie? Nic do ciebie nie czuję. Jak do innych. Z wyjątkiem Ellen. Niech jej Bóg pomoże, skoro ma takiego ojca. Miłej podróży. Dzięki, maleńka. Nie zapomnisz o butach? Nigdy. Dziękuję. Masz wszystko? Tak. Do widzenia. Wezmę to. Miłej podróży. Bądź grzeczna. Będę. Do widzenia. Żegnaj. Jadę do Londynu, nie do Australii. Zadzwonię. Wszystko w porządku? Tak. Martwię się o tatę. Jeździ tak brawurowo. Jest świetnym kierowcą. Oczywiście. Muszę napisać parę listów. Przyniosę ci kawę. Mógłby pan zwolnić? Denerwujesz się? Nie lubię pędzić 100 km na godzinę po wiejskich drogach. Nie tylko dlatego jesteś zdenerwowany. O czym pan mówi? Nie jestem ślepy. Za szybko! Bogacze. Myślą, że to ich własność. Milioner uchodzi z życiem. Asystent ginie w płomieniach. Poproszę numer Marvina Chase Hurley, Berkshire. Yes, that's right, Berkshire. Fine, thank you. Dziękuję. Rezydencja pana Chase'a. Poproszę z panną Prescott. Przy telefonie. Witaj, tu Simon Templer. Przeczytałem o wypadku. Straszne. Potworne. Jest poparzony. Próbował ratować Tamblina. Jak to się stało? Tak, jak opisują. Na pewno to wypadek? Czemu pytasz? Robię się podejrzliwy, gdy milionerzy cudem unikają śmierci. Zadzwoń, gdy będziesz w Londynie, zjemy lunch. Goodbye. To straszne. Tata bardzo cierpi? Teraz nie. Nic mu nie grozi? Nie. Dostał silne leki i będzie spał całą noc.
Mogę pomóc? Nie sądzę. Rób swoje. Nie będzie łatwo bez pana Tamblina, ale spróbuj. Dobranoc. Mogę wejść? Tak. Nie spodziewałam się ciebie. Przyjechałem jak najszybciej. Niepotrzebnie. Jest moim bratem. Wciąż to powtarzasz. Czego chcesz? Złożyć wyrazy szacunku bohaterowi. Słyszałem, że próbował ratować Tamblina. Mogę się z nim zobaczyć i pogratulować mu? Jest ciężko poparzony. Nie wiedziałem, że to tak poważne. To już wiesz. Dziękuję. Jak się pan czuje? Mówię, nie sprawia mu ból. Dla panny Prescott? Dla panny Prescott. Robię, co mi kazał. Sprzedaję Enfield Petroleum, bo zyski ledwo wystarczyły na dywidendy. Nie, nie wolno go odwiedzać. Zawiadomię pana. Proszę sprzedać akcje Enfield Petroleum. Do widzenia. Od pana Chase. Widziałeś go dziś? Przed chwilą. Bardzo się martwię. Nie sądzę, by pan Chase... Co? Nic. Przepraszam. Marvin musi wyzdrowieć, a wy mu zawracacie głowę. Dwie minutki mu nie zaszkodzą. Chodzi o przejęcie Brooke Dewhurst? Martwisz się tylko o swoją pracę? Proszę. Właśnie dostałam tę notatkę. I co? Każe sprzedać udziały w Brooke Dewhurst i to po cenie rynkowej. Pokaż. Poświęcił miesiące na przejęcie tej firmy. Nie rozumiem. Wykonuj polecenie. Dotąd wypełniałaś je bez szemrania. Nie kazał mi robić takich rzeczy. To wspaniale, że zmienił zdanie. Jeśli chcesz pomóc, rób, co każe mój mąż. Oczywiście. O co chodzi? Muszę go zobaczyć. Odpoczywa. Trudno. Słyszy pan? Naprawdę mam sprzedać udziały w Brooke Dewhurst? Walczył pan o tę firmę miesiącami. Dlaczego chce pan ją sprzedać? Ma poparzoną twarz i spalone wargi. Mówiąc, może uszkodzić nową tkankę. Przemyśli pan to? Straci pan 70 tysięcy funtów. Sprzedaj, Noro. Sprzedaj. Proszę go zostawić. Jest pan lekarzem, a nie prezesem Chase Company. Wie pan, co pan robi? Sprzedaj, Noro. Czego jeszcze pani chce?
Proszę go zostawić w spokoju i wykonywać polecenia, albo zatrudnimy kogoś innego. Nie wolno więcej go niepokoić. Ta młoda dama jest niebezpieczna. Poproszę o numer pana Simona Templera. 53 Grevenor Mews, London. Yes, it's 53 Grevenor Mews. Hello? To ty, Simonie? Tak, kto mówi? Nora Prescott. Jak się masz? Nie najlepiej. Co się stało? Muszę się z tobą zobaczyć. Mam wrażenie, że uczestniczę w jakimś szwindlu. Nie mogę zwrócić się do policji, bo nie mam dowodów. Mógłbyś przyjechać? Kiedy i gdzie? Dziś. W Herli jest pub, kotwica. Zdążysz na ósmą? Z pewnością. Od razu czuję się lepiej. Chciałem pogadać z Marvinem. Nie wiem, jak ci tłumaczyć. Marvin jest chory i nie pozwolę go niepokoić. Tu się coś dzieje. O czym mówisz? Nie wiem, ale nie tylko ja to czuję. Nora dzwoniła do Simona Templera, spotyka się z nim. Po co? Chcę porozmawiać. To jasne, ale o czym? O tym, co się tu dzieje. Nic się nie dzieje, choć niektórzy czekają na śmierć Marvina. Każdy, łącznie z Norą i tobą, jest wymieniony w testamencie. Nie wiem, czemu wyprzedaje akcje, ale są jego. Nie pozwolę się wtrącać. Za bardzo protestujesz. Wyjdź stąd. Jeszcze nie. Co wiesz o tym doktorze? Jak śmiesz. Odpowiedz. Od 5 lat leczy rodzinę. To świetny lekarz i przyjaciel. Mogę do taty? Tak. Nie zmuszaj go do mówienia. Obiecuję. Proszę. Jak się czuję? Bez zmian. Tato, to ja. Nic nie mów. Jestem przy tobie. Wyzdrowiejesz? Oczywiście. Bardzo boli? Niedługo znów pojeździmy konno. Moja kruszynka. Wystarczy, nie wolno mu mówić. Thank you.
Dobry wieczór. Whisky z wodą. I jedna dla ciebie. Dziękuję. Przepraszam, pan Simon Templer? Tak, skąd wiesz? Rozpoznałem ze zdjęć. To dla mnie zaszczyt. Dziękuję. Znasz Marvina Chase'a? Każdy go tu zna. Mieszka blisko. Ten pub stoi prawie na jego ziemi. Pan Templer? Masz wiadomość od panny Prescott? Czeka na pana w hangarze dla łodzi. Gdzie to jest? Proszę skręcić w prawo i dojść do rzeki. Hangar jest po lewej, ma zielone drzwi. Dziękuję. Będę mógł tu przenocować? Kiedy pan zechce. Myślałam, że nigdy... Brat Marvina. Włącz światło. Noro! Nie żyje. Co tu robisz? Przyszedłem za tobą. Czemu? Wiedziałem o spotkaniu z Norą. Skąd? Słyszałem, jak umawiała się z tobą. Wiesz, kto to zrobił i dlaczego? Nie, ale... Nora coś wiedziała. Co? Nie mam pojęcia. Miałem nadzieję podsłuchać, co ci powie. Spokojnie, wierzę ci. Co zrobimy? Wezwę policję. Zostań tu. Jak długo panna Prescott pracowała dla pani męża? 5 lat. Wiedziała pani o jej spotkaniu z panem Templerem? Nie. Tak, mówiłem ci. Racja, zapomniałam. Nikt nie mógł przewidzieć, że Nora zmieni miejsce spotkania. Zabójca był więc w kotwicy? Albo czekał na zewnątrz. Czemu nie zabił jej, zanim weszła? Może chciał zabić nas oboje. Liczył, że odprowadzę Norę do domu. Gdy wyszła, podążył za nią. Zapominając o panu? Nie.
Jeśli obserwował z zewnątrz, wiedział, że nie rozmawialiśmy. Była w barze krótko. Poszedł za nią, zabił ją i czekał na mnie. Nora wspomniała o szwindlu. O co jej mogło chodzić? Nie wiem. Będę musiał przesłuchać pani męża. Jest bardzo chory, nie wolno mu mówić. Będę się streszczał. Nalegam. Nie mogę pana powstrzymać. Jestem potrzebny? Przesłucham pana rano. Wezmę pokój w kotwicy i będę czekał. Dobranoc. Do zobaczenia, Templer. Z pewnością. Chciałbym porozmawiać z pani mężem. To konieczne? Tak sądzę. Powinnaś pójść do łóżka. Nie usnęłabym. Poczekam tu. Dobrze. Musimy porozmawiać. Nora miała rację. Dzieje się coś dziwnego. Opowiedz. Doktor Quintus nie opuszcza pokoju taty, dopóki wszyscy nie pójdą spać. Rano jest u niego, zanim inni wstaną. Nocuje tutaj? Obok sypialni taty. Rozmary twierdzi, że pilnuje, by mu nie przeszkadzano. Do czego zmierzasz? Myślę, że Rozmary i doktor coś mu robią. Podają jakieś środki? Nie wiem, ale tata jest jakiś dziwny. To normalne, cierpi. Wiem. I próbuje kierować interesami, ale jest inny. Coś mu robią i Nora o tym wiedziała. Dlatego ją zabito. Nie powinniśmy tu rozmawiać. Spotkajmy się jutro w kotwicy na lunchu. Przyjdę. Chciałabym wiedzieć, co się dzieje. Nie ma sensu czekać. Jest pod wpływem leków. Czemu? Z powodu bólu. I śmierć Nory bardzo go zdenerwowała. No dobrze. Przepraszam, dobranoc. Jestem brokerem, nie psychologiem. Miastarz się trzęsie od plotek. Z tego, co słyszałem, Chase upłynnia swoje akcje. Dlaczego? Nie wiem, to nie jest nielegalne, tylko niezwykłe. Czemu? Człowiek tak błyskotliwy nie sprzedaje akcji hurtowo. To znaczy? Wczoraj sprzedał akcję Canon Level Oil warte ćwierć miliona funtów. Zwykle takie transakcje rozbija się na mniejsze. Jak? Sprzedaje się 20 tysięcy akcji tu i 20 tysięcy tam. Rozkłada się to w czasie, by cena nie spadła. Akcje poleciały o 10 szylingów. I Chase stracił? Wyrzucił w błoto 30 tysięcy funtów. Niepotrzebnie. Gdyby Tamblyn żył, nie dopuściłby do tego. Znałeś go? Bardzo dobrze. Jaki był? Genialny, sprytny, zręczny, fanatyk szczegółów. Chase ufał mu całkowicie. A jego brat? Jim Chase. Nikt się z nim nie liczy. Czemu? Siedział za defraudację. Marvin pokrył straty i Jim wyszedł po 18 miesiącach. Miał szczęście, że nie siedział 10 lat. Czemu mnie wypytujesz? W domu Chase'a dzieje się coś złego i zamierzam to zbadać.
Morning, sir. Witaj. Długo czekasz? Nie. Dziękuję. Jak się czujesz? Trochę zdenerwowana. Dlaczego? Nora spotkała się tu z panem. Nie denerwuj się. Dobrze. Odkrył pan coś? Tak, miałem pracowity ranek. Co pan robił? Rozglądałem się. Broker taty niewiele mi powiedział, ale zorientowałem się, że ojciec likwiduje swoje imperium. Czemu? Nie mam pojęcia. Co wiesz o wypadku? Tato szybko jechał. Na szczęście rozbił się przed domem doktora Quintusa. Nie wiedziałem. Kilka metrów. Co jeszcze? Było 9:59. Znasz godziny? Wskazywał ją zegar w aucie. Takie czasomierze są zawodne. Ten nie. Tata jest punktualny. Wie, ile czasu jedzie się do Londynu i nigdy się nie spóźnia. Przed domem Quintusa. To ważne? Nie wiem, ale to dziwne. Gdzie on mieszka? W Taplin. Zamówmy coś. To droga do doktora Quintusa? Tak, prosto i w dół, 800 metrów stąd. Ale go nie ma. Opiekuje się panem Chase'em. Skąd pan wie? Wiem o wielu rzeczach. A o wypadku? Widziałem, jak pan Chase tędy przejeżdżał. O 11. Pędził setką. Było po 11? Nie, punkt 11. Skąd pewność? Skrzynkę opróżniam o 11 i o 15. Przez 20 lat nigdy się nie spóźniłem. Wóz rozbił się 9:59. Kto tak twierdzi? Zegar stanął o tej godzinie. To pomyłka. Mamy więc rozbieżność w czasie. Co? Problem. Samochód pędzący setką potrzebuje 9 minut, by przejechać 800 metrów? To niemożliwe. Właśnie. Dziękuję. Tak. Bezpośredni lot do Buenos Aires w sobotę rano. 3 miejsca. Pan i pani Chase oraz dr Quintus. Tak. Jutro ktoś odbierze bilety. Dziękuję. Kochanie, nie stój przy oknie. Zabieram go do Argentyny. Daleka podróż. Masz, czego chciałeś. Marvin nie przejmie Brooke Dewhurst, zachowasz posadę. I mam wam dać spokój? Właśnie. Chcesz się mnie pozbyć. I chyba wiem dlaczego. Jeśli nie wyjdziesz, wezwę policję. Pójdę sobie, gdy porozmawiam z bratem, na osobności. Goście. Jest pan punktualny. Gdzie wszyscy? Rosemary i wujek Jim w salonie, a doktor u taty. A służba? W kuchni. Na Thompsonie można polegać? Całkowicie. Pamiętasz, co mówić? Tak. W porządku. Dobry wieczór. Templer, jak pan tu wszedł?
Ja go wpuściłem. Porozmawialiśmy sobie z Ellen. Czemu to robisz? Nie jestem pewna, jest zdezorientowana. Znam pańską reputację, zmierza pan do celu po trupach. Ale nie zniosę wtrącania się w nasze sprawy. Nie ma pan prawa tu przebywać. Moja przyjaciółka została zamordowana, bo poprosiła mnie o pomoc. Zamierzam odkryć, kto to zrobił. To sprawa policji. Popełniono tu oszustwo, ujawnię je. Brawo. Bo cię stąd wyrzucę. Proszę usiąść. Ellen, ile czasu auto pędzące setką potrzebuje na pokonanie 800 metrów? 30 sekund. Zgadza się pani? Zakładam, że tak. To matematyczny problem. Dlaczego twojego ojca cierpiącego z powodu oparzeń nie zabrano do szpitala? Nie wiem. Mąż tak sobie życzył. Pomimo szoku i poparzeń trzeciego stopnia, prosił, by nie zabierać go do szpitala? Tak. Czemu? Bierze udział w szwindlu? Nie ma żadnego szwindlu. Nie skończyłem. Dwie osoby nie żyją. Nora Prescott i Bertram Tumblin. Co ich łączy? Pracowali dla taty, ciesząc się jego zaufaniem. Tak. Wiedzieli więcej o jego interesach niż ktokolwiek? Zgadza się. Nie będę tego tolerowała. Nigdy nie uderzyłem kobiety, ale zawsze może być pierwszy raz. Siadać! Ellen, twój wujek Jim siedział w więzieniu? Tak. Nigdy tego nie ukrywałem. Nie przerywaj. Za co? Za defraudację. Czyli oszustwo. Tak. Ty zostań, ja mam dosyć. Ja też. On może iść, pani? Nie. Nie skończyliśmy. Mam jeszcze parę pytań. Tumblin został zamordowany, czy to był wypadek? Wypadek. Zaplanowany? Mąż stracił panowanie nad wozem. Załóżmy. Ale Nora została zamordowana. To pani robota? Śmieszne. Wiedziała pani o naszym spotkaniu. Podobnie jak Jim. Pani ma coś do ukrycia, on nie. To pani dźgnęła ją nożem? Nie zniżę się do odpowiedzi. Są tu boczne schody? Tak, pilnuj ich. Zostańcie. W porządku? Usłyszałem zamieszanie, wyszedłem i oberwałem. Nie żyje. Kto to zrobił? Jakiś mężczyzna wszedł do pokoju pana Chase'a. Widział pan kogoś? Wyszedł przez okno? Przez okno. Ellen, pani Chase? O co chodzi? Wejdźcie. Co się stało? Jim został zamordowany. Nie. A doktor Quintus? Nic mu nie jest. Poproszę z inspektorem Landem. Słucham.
Hello? 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 Co się stało? Przecięto kabel. Zostańcie tu. I co? Kabel przecięto pod oknem sypialni. Mogę zadzwonić z kotwicy. Powiedz inspektorowi o morderstwie. Wiem, kto je popełnił. Dobrze. Ellen? Zaczekaj w pubie. Czemu? Rób, co mówię. Zgoda. Nie udało się? O, sam wielki doktor. Przepraszam za to zamieszanie, ale wszystko stało się tak szybko i nieoczekiwanie. Tak. Wezwał pan policję? Nie mogę i zna pan powód. Nie podoba mi się pański ton. Niech pan mówi wprost. Proszę zadzwonić po Thompsona. Dzwonek jest tam. Bardzo pani milcząca. Nie mam nic do powiedzenia. Bez prawnika? Co to znaczy? Śmierć Jima była pomyłką. Popsuła cały plan. Tak. Bądź cicho. To już koniec, on wie. Tak. Doktor Quintus sfuszerował 2 miesiące temu operację. Kłamstwo. To dlaczego Brytyjskie Stowarzyszenie Lekarzy planuje dochodzenie? Zostałem niesłusznie oskarżony. Za to, że był pan pijany, odbiorą panu prawo wykonywania zawodu. Lepszy z pana numer. Żaden szanujący się lekarz nie zgodziłby się na takie oszustwo. Ani kroku. Proszę usiąść obok pani Chase. To już koniec. Wiem. Ryzyko było wielkie. Miała już pani pieniądze, więc czego jeszcze pani chciała? Czy to ważne? Nowego życia? Coś w tym rodzaju. Pani mąż był brawurowym kierowcą, więc zaplanowała pani wypadek. To Quintus. Zwariowałaś? Niczego nie udowodni. Byłoby wam się udało, gdyby Jim nie usłyszał, jak rozmawia pan ze swoim pacjentem. Thompson, doktor Quintus i pani Chase są zamieszani w 3 morderstwa. Panna Ellen pobiegła zadzwonić na policję. Znasz się na tym? Byłem na wojnie. Więc wiesz, co robić. Tak. Proszę, proszę. Wybiera się pan gdzieś, panie Chase? Nie pakuj się, daleko nie zajedziesz. Gra skończona. Może i dałbym się oszukać, gdyby nie krew na bandażu. To ty zabiłeś Jima Tamblyn, podobnie jak Marvina Chase'a i Norę Prescott. Zdejmij bandaże. Byłeś za sprytny, Templer. Thank you.
Przykro mi. Wiedziałem, że to będzie szok i dlatego kazałem ci czekać w pubie. Nie mogę uwierzyć. Tato był tak pełen życia. Odwiozę cię. Spróbuj się przespać. Dobranoc. Jak to zniosła? Nie najlepiej, ale da sobie radę. Jutro do niej zadzwonię. Był pan od nas lepszy. Zastanowiły mnie rewelacje Dodsa. Myślałem o tych 9 minutach i doszedłem do wniosku, że Tamblyn spytał, czy może poprowadzić wóz. Chase się zgodził. Tamblyn zabił go i sfingował wypadek. Tuż przed domem Quintusa. Tamblyn podszył się pod Chase'a. Był obandażowany, mówił szeptem, a Rosemary i Quintus pilnowali, by nikt się do niego nie zbliżał. Prawie im się udało. Kiedy pan na to wpadł? Gdy uświadomiłem sobie, że jedyną osobą bez alibi jest nasz niewidzialny milioner. Dobranoc. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Jacek Popławski. Czytał Jacek Brzostyński.